Najlepsze antyfakty w internecie. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Ze mną szalony reporter, witaj. Kłaniam się, kolega. Kłaniam się. Po jednej stronie barykady w pewnych sprawach. Myślę, że teraz tak nie można mówić. Jak nie wiem. Można? Oczywiście, że można. Ja to w ogóle... Dobra, na konwencji chcę się mówić, ale już kurde, no nie... On trochę mówi jak Korwin, nie? I trochę głos, i trochę maniera. Nie wiem, no, przeciąganie tego całego, że nie można o czymś mówić, nie, to powiem to, nie mówię tego wcześniej. Moje zdanie o Jacku się nie zmieniło. To, że ktoś traci syna, to nie jest lepszym człowiekiem. Dostaje pewien moment takiej odpuszczenia, takiego, żeby z nim nie mówić pewnych rzeczy, więc ja nie mówię, co o nim myślę, ale dalej to o nim myślę i też przez... Tak, to jest bardzo ważne i fajnie, że to, no właśnie to jest to, miał być Zebo albo Gimper o Heizerze, no Gimpera też możemy włączyć. To jest właśnie to, co mówiłem o szalonym reporterze, że on jest, inaczej, nie wiem czy jest, ale wydaje się być mega inteligentnym gościem, ale jednocześnie gościem, który bardzo często potyka się i popełnia jakiś taki głupi błąd, który się za nim później ciągnie. I później on przeprasza, obiecuje tam postanowienie obiecuje postanowienie poprawy i tak dalej. No i tyle. I to postanowienie poprawy mniej więcej raz na dwa tygodnie. Natomiast tutaj mówi bardzo ważną rzecz. To, że wydarzyła się tragedia, nie oznacza, że Jacek Murański teraz jest cudownym człowiekiem. I tak samo wydarzyła się tragedia, ale to, że to, co ja mówiłem o Mateuszu Murańskim kiedyś, wcale się nie kasuje. To nie jest tak, że nagle wszystko, co mówiłem, nie, to jednak wracam. Jednak nie ma czegoś takiego. Tylko tak samo jak kłóciłem się z Dawidem Ozdobą i on mówił o mnie różne rzeczy i ja mówiłem o nim różne rzeczy, to później było mi przykro, natomiast to wszystko się nie skasowało. I tak samo jest właśnie z Jackiem Murańskim. Wydarzyła się tragedia, ale to nie znaczy, że on teraz, nie wiem, że... No nie wiem, no nic się nie zmieniło, nie? Znaczy nic się nie zmieniło. Przechodzi teraz przez bardzo ciężki czas, natomiast jeśli wróci do Freak Fightów i no nie wiem, powiedzmy, że wróci do Freak Fightów za pół roku, to wróci ten sam Jacek Murański, który był i który miał walczyć z Marcinem Najmanem i który kopał się w oktagonie robiąc face to face. Zanim przesadzać z pewnymi rzeczami, zresztą już minęło bardzo długo czasu. Mi się bardzo podobał tytuł konferencji dzisiejszej, wczoraj zapowiedź była. Już nie, ileż można czekać, czy już nie czekamy, jutro konfa. I właśnie, już nie, przestańmy może. Spuśćmy to, oczywiście, że tak, spuśćmy tą kurtynę milczenia i spokojnie nad tą trumną, jak mówi przysłowie. No bez przesady, ja tylko dalej myślę to, co myślę i nie zmieniło się to moje zdanie. Oczywiście, jakby w ten okres był taki zachowawczy, mówię, ale... Sipento, że ty pisałeś też do mnie. To idź stąd. Ale to wiesz, to można o czymś mówić, nie można. Nie, no jesteśmy po jednej stronie barykady a propos pewnych spraw i tyle, i tak zostanie i to tego nie zmieniło. Właśnie chciałem zapytać, jak na tej konferencji się czułeś, właśnie mając z tyłu głowy, że gdzieś to się tam wydarzyło, czy było totalnie normalnie? Normalnie było, wiesz co, była ta minuta ciszy na początku, bo ja w ogóle... I to było fajne, i to było akurat bardzo fajne. Fajnie, że później przeszli normalnie do konferencji. Mówię, nie była ona dymogenna, nie była ona jakoś mega ciekawa, natomiast sam początek, że jakaś tam minuta ciszy i wspomnienie o Mateuszu, fajnie. To akurat spoko. W ogóle to... Wiesz, jak się cieszył, wspomniał przestępstw, kiedy chwalił się Nergalo żurnalisty? Nie oglądałem tego. A bo nawet nie widzieliście, bo ja dałem żonie kwiaty, bo 10 lat. No widzisz, Rob Dob. To jest tak, że wydaje się mega inteligentny, mało poukładane w głowie. Znaczy poukładane, nie wiem, czy mam poukładane. Zostałem przy tym. Wydaje się być mega inteligentnym gościem, ale raz na jakiś czas odbywa jakiś syf i on mega śmierdzi. I to jest właśnie na przykład ten, że on chwalił się jakimiś tam przestępstwami u żurnalisty. Czym Hajlik mi kupił? Bo Hajlik mi spierdolił całą rocznicę, bo przekładali tą kompę, ja musiałem loty kupować, skrócił mi wyjazd i tak dalej, więc kwiatki wręczałem. Miałem to robić na początku, na przykład to mi zmieniło, no bo powiedzieli, ty sobie chcesz po minutę ciszy kwiaty wręczać? No trochę nie, ale nie, czułem się, tego nie czułem, o tak może. Ogólnie nie czułem się jakoś za dobrze, nie wiem dlaczego, nie chcę tu teraz mówić, że czy Kaniowski, czy Babowski gorzej, ale na tamtych kompach się czułem dużo lepiej. Anna Czubak. Pisz Ancymona Matego na Facebooku i znajdziesz. Nie mogłem rozkręcić. Normalnie. Nie wiem dlaczego. Chociaż... Jak tylko zaczynałem rozwijać się, coś tam disować cichego, to mi przerywano. Mówią inne pytanie. Nie wiem, czy akurat tylko mi, no ja się tak czułem. Trochę inna jest to specyfika. Tam... No właśnie o tym mówię, że... inaczej, ja mówię. Szardęga z Hubertem prowadzą trochę... Serio, cholernie, dziękuję, stary. Inaczej. Oni trochę tych ludzi napuścili. To, co powiedział Dawid Malczyński, że może to, że to była najnudniejsza konferencja,
ma związek z tym, że oni przed konferencją dostali na przykład, nie wiem, jakieś wytyczne, żeby nie było dymów, żeby tutaj, wiecie, minutę ciszy, a później, wiecie, o, że będą się rzucali butelkami, będą się wyzywali, żeby to było troszkę kiepsko, wiecie, że może ta pierwsza konferencja miała być bardziej spokojniejsza. Bardziej spokojnie, bardziej spokojniejsza, bardziej spokojna, nie? No nie wiem, nie wiem, trzeba, znaczy, no nie wiem, zobaczymy i, znaczy inaczej, nie wiem, a raczej się nie dowiemy i... No i co? No i zobaczymy, jak będzie wyglądała druga konferencja. Może będzie inna, nie? Puszczają i później słuchają, a ale, tu jest cały czas tutaj, pytanie. Ale jest tak właśnie, że tutaj tonują dzisiaj emocje, żeby nie było za bardzo... Przytulcie tam swoje psiaki. Być może. Nie wiem, że właśnie przerywano. Co ten żon powiedział, ty co, nie zacząłeś tam dłużej? No to ci przerywano. Nie wiem, czy to jest z tego powodu, że to jest specyfika, wiesz, no tutaj jest Kaniowski, pan Pawłowski i Malik. Tam jest inny skład. Mi się wydaje, że to też od tego zależy. Tu jest trochę inaczej. Wiesz, mi się wydaje, że to już bardziej taka merytoryka, że Kaniowski zadaje pytanie temu, zadaje temu. Jest mniej tej dyskusji między. Tam był na żywioł. Zresztą, no inaczej może, ja też miałem takich rzeźbików, że był na żywioł, że tam wiesz, myśmy wchodzili i cały czas to leciało. Tu mi trochę tego brakowało, bo chciałbym powiedzieć więcej, ale jest okej. Okay. No właśnie tego jestem ciekaw tego, gdzie to jest, tutaj, jestem ciekaw tego i to sobie też obejrzymy na jakimś tam przyspieszeniu, ewentualnie może już, może jak skończymy komentować sobie tutaj różne rzeczy, to może już będzie jakiś zbiór najlepszych momentów, też byłoby spoko, ponieważ wydaje mi się, że kłótnia, konwersacja, mocniejsza wymiana zdań, jak zwał, tak zwał, między szalonym reporterem a Michałem Cichym może być dosyć interesująca. Też się opłakaliście. Przepraszam was. Zahaczamy o ten temat, no bo trudno jakby nie zahaczyć. Ja potulę koty, oki. Bo Jacek Morański udzielił wywiadu, obszernego wywiadu portalowi Salon24, swojemu ulubionemu dziennikarzowi, z którym współpracuje od lat. Na pewno ten wywiad czytałeś i jaką masz opinię o tym wywiadzie? Ja przebrnąłem przez cały, bo nie wiem, czy to powiedzieć, bo znowu się teraz... Dobra, najwyżej wytniesz. Jacek w tym wywiadzie mówi stek kłamstw i ja mam na to 100% dowody. Nie będę ich na pewno nikomu pokazywał, po prostu mówię, dlaczego przez ten wywiad nie przebrnąłem. Jacek zaczyna znowu swoją grę. Znaczy nie, nie jestem w jego głowie. Nie wiem, co Jacek zaczyna. Wiem, że większość z tych rzeczy, jak nie praktycznie wszystkie, które tam opisują okoliczności, nie są prawdą. Ja niestety nie mogę tych materiałów wrzucić w internet i wykorzystać, zresztą nawet nie chcę. Ja nie chcę już o tym jakby memlolić, tylko to jak skoro mnie pytałeś o wywiad, to ja wyrażam swoje zdanie na temat wywiadu, a nie Mateusza, nie śmierć, nie wydarzenia, żeby to było jasne. Więc ten wywiad jest wielkim potokiem nieprawdy. Co do... Też mi się wydaje, że to jest potok nieprawdy, to co Jacek Murański pisał na, czy tam mówił podczas wywiadu. Bo tam mówił, że inaczej. To, co ja teraz mówię, też mi się wydaje, ewentualnie tak myślę, że było inaczej, ponieważ wierzę, że przyczyną zgonu Mateusza Murańskiego było coś zupełnie innego niż mówi Jacek Murański. Natomiast wiem, że Jacek Murański nie będzie mówił innych rzeczy, bo chce, żeby pamięć o swoim synu była jak najlepsza, żeby nie wspominali go jako osobę, która coś tam ewentualnie mogła przedawkować, tylko jak osobę, której przydał już jakiś przypadek. No to jest chyba normalne, jak się jest rodzicem i odchodzi dziecko. Poza tym, to jest po pierwsze, a po drugie, każdy człowiek inaczej reaguje na śmierć i każdy człowiek inaczej reaguje na śmierć kogoś bliskiego. Także tutaj nie mam czegoś takiego, że na przykład mówię, dobra, ty Jacek jesteś kłamcą, nie? Tylko wiem, że on nawet może na przykład nie robić czegoś nieświadomie albo robi świadomie, żeby nie wiem, żeby ludzie go lepiej wspominali. No to wiecie, no to jest wiecie, to jest ciężki temat, ale takie jest moje zdanie, przejdźmy dalej. Wszystkich rzeczy, które się około wydarzyły i całych okoliczności. I ja generalnie chciałem na tym zakończyć, bo mówię, nie chcę w to brnąć, a jakby ktoś chciał się przekonać, cześć. Nawet duże kanały komentarzy, ja tak nie wiem, czy zależy, co Jacek teraz zrobi, jak on będzie dalej brnął i jakieś takie głupoty gadał, to ja po prostu powiem, żeby kanały komentarzy się z nimi spotkam i pewne materiały im odtworzę, bo publikować ich na pewno nie będę, bo nie chcę ciągnąć tego tematu, ale żeby być wiarygodnym i to jest moje zdanie na temat tego, nie przebrnąłem go całego, bo no ja na połowie mówię, nie, no po co to Hans Christian Andersen lepsze pisał. Jacek Murański też zapowiedział, niektórzy w to nie wierzyli, nawet z bliskiego kręgu Jacka Murańskiego, bo miałem z nimi kontakt, że te osoby twierdziły, że Jacek Murański się usunie w cień, że jakby usunie się ze świata medialnego, a Jacek Murański już zapowiedział,
że będzie dalej walczył, bo Team Murańscy muszą istnieć. Jak to? Aha. No, to, to było chyba bardziej niż pewne, nie? Że minie jakiś tam czas, że inaczej. Ja w ogóle na początku pomyślałem, nie ma szans, że teraz zawalczy. W sensie z Najmanem. Później sobie pomyślałem, że może zawalczyć i zrobić to dla swojego syna, nie? Bo różni ludzie reagują na różnie. Każdy reaguje inaczej na tak mocne wydarzenie. Każdy człowiek inaczej reaguje na tak traumatyczne, tak traumatyczne przeżycia. Daleko nawet nie muszę szukać. Mój kumpel bardzo dobry, Kirius53, Bartosz Smoleń, jak stracił mamę, jak jego mama zmarła, no to normalnie z nim gadałem. Normalnie wszystko, tak, normalnie z nim gadaliśmy. I dalej robił filmy, wszystko było w porządku. I rok później od tego jakoś zdarzenia, jakoś tak, tam nie wiem czy dokładnie, ale rok po tym zdarzeniu, na rok straciłem z nim kontakt. Autentycznie, z dnia na dzień, bom. I nie było kontaktu z nim. I wtedy poszedł w pracę, nie? Scenariusze i tak dalej, autentycznie nie było z nim kontaktu. Kompletnie nic, nie odpisywał na nic, nie było go. Także jedni ludzie od razu zareagują, a jedni ludzie będą, nie wiem, do innych może trafić to na przykład po roku. Po pół roku. Także jeśli chodzi właśnie o to, to jestem bardzo ostrożny, jeśli chodzi o jakąkolwiek ocenę, ponieważ bo nikt z nas nie wie, jakbyśmy my zareagowali. Nikt z nas nie wie, jakbyśmy my zareagowali, to po pierwsze, a po drugie, nikomu z was nie życzę, żebyście musieli przechodzić przez taką albo podobną sytuację. I tyle. A to, że Mateusz Morański, Boże, Mateusz Murański, to, że Jacek Murański wróci do Freak Fightów, no to było bardziej niż pewne. To akurat bardziej niż pewne. Też to mówię. Słuchaj, jeżeli by Jacek udzielił tego, ja mam teraz przysięgam, że oprócz tego fuck-upu z tą szczęką, który był i który ja dalej, bo tak było, był nieświadomy i był niepotrzebny, w 100%. Kurde, na wszystko słowo honoru i tak dalej. Był. To było tak idiotyczne i to jest tak kuriozalne, że jest głupio to tłumaczyć. Ale uwierz mi, że był. Itrium. Siema. Co tam słychać? Ej, no Beskid, nie mogę. Coś do Nate'a. Przemysław. Musimy zareagować. Słuchajcie, moi drodzy, szybko trzeba pomóc Przemysławowi, bo on tu bardzo ważną rzecz chce zrobić. Kurwa, szczękę, którą zakładam od pół roku, po prostu zakładam i pierdoliłem do tego telefonu, że tylko to nie był screen, bo każdy powiedział, no takie zdjęcie z wyszczerzone, to ja bym to zauważył, ja mówiłem, ktoś zrobił screena, ale dobra, no. Okej, no dobra, no to jest bardzo ważny, szczegół w tej relacji jego, relacji na Instagramie. Dobrze się czujesz, Mateusz? No przed chwilą płakałem, także ja się czuję się dobrze. Badulek czuje się słabo, przez to ja się trochę, przez to ja się czuję trochę słabo. Głowa się zaczyna? Nie, okej, okay, jest. A czemu pytasz? Nie, w ogóle o tym nie gadajmy. Chodzi mi o to... Co, zaraz mnie zacznie boleć? Że to w ogóle, wiesz co, chodzi mi o to, że jeżeli Jacek by albo się usunął faktycznie w cień, co by wypadało, albo... Ale nie, czemu coś takiego, bo smutno wyglądasz. Aha, no to no mówię, no to przez cel donate'ów. Nie można tak chyba mówić, to co teraz Szan mówi, że wypadałoby się odsunąć w cień. Czemu? Skoro na samym początku powiedział, no życie toczy się dalej. To skoro życie toczy się dalej, a on jest, no nazwijmy to, osobą internetową, jakimś tam po części freak fighterem, no to czemu miałby się odsunąć w cień? Myślę, że właśnie nie, że nie, że no, no nie. Skoro jakby sam zdecydował, że odsunie się w cień, spoko. Ale jeśli on sam zdecyduje, że nie chce odsuwać się w cień, no to nikt mu tego też nie zabroni, nie? Albo się usunął faktycznie w cień, co... I to mówię to nie przepadając z Jackiem Murańskim, żeby nie było, że jest teraz takim super człowiekiem i teraz on może, on ma prawo do wszystkiego, inaczej, bo on ma prawo do wszystkiego. Ma prawo. Natomiast... Nie przepadam z nim, ale nikt mu nie powie, że on, że mu coś wypada albo nie wypada. Chyba, że chodzi o rzeczy, które robił i mówił, które były akurat bardzo niefajne. Grać w Neverwinter Nights, to wiem, albo tworzy Pixie. Ostatnio nawet zainstalowałem sobie demówkę i grałem na laptopie. W Baldur's Gate, bardzo dawno chyba tak.
wypadało. Albo po prostu, wiesz, powiedział, ten wywiad jest taki, taki, ja faktycznie usłucham się w cię, nie chcę, przynajmniej na razie nie chcę i tak dalej, i tak dalej, ale i tak dalej. Ale już popełnił. Dlatego mówię, że ja bym wtedy popełnił. Nie mówił tego, co teraz mówię i jakby nawet powiedział tam stek bzdur. Nawet jeżeli, ale by powiedział, że, ale kończę. Czyli chciał to wszystko poprzekręcać, żeby wyszło bardziej, że to lepiej wyglądało. Spoko, naprawdę. Na pewno sporo osób ze świata Freak Fightów i sporo osób ze świata internetu ma oparcie na szkło. Może nawet prawie wszyscy, albo większość. No i wiesz, no ale mówię, no gdzieś tam mam jednak w głowie to, że życie toczy się dalej, nie? Życie toczy się dalej i tyle. I wiesz, i ktoś może powiedzieć, że nie wypada, żeby on teraz wracał. No ale skoro życie toczy się dalej, no to nie ma czegoś takiego, że coś wypada albo nie wypada teraz. Skoro toczy się dalej, no to toczy się dalej. Ja teraz nie przypadam, ale nie można mu zarzucać, jak ma przeżywać swoje tragedie. To prawda. Nawet jakby powiedział, że się odsunie w cień, a później zmienił zdanie, to też ma prawo do tego. Oczywiście, że tak. Tak, no to oczywiście. Ale ja już widzę, jak on Outlast Silent Hill Residenty. Lubię, aczkolwiek grałem w bardzo mało. Powiada, że Tim Murański, że on będzie walczył, że on znowu wychodzi. Dlatego to mówię, bo kurde... Tylko mi się nie chce. Nie. Na bank, na konferencjach będzie mówił o swoim synu. To jest pewne. Że Tim nie Tim Murański, tylko Tim Murańscy. Nie chcę mi się też tytlać w tym całym głównie. No, Ciełka Polski Brutal, co tam słychać? Realnie z tobą rozmawiam, zawsze ten temat jakoś tam jest, bo ty też zostałeś członkiem Mimowolnym Uniwersum. Tobie to mówię, ale będę daleki od tego, żeby jakikolwiek mieć z nim kontakt i żeby z nim nawet interakcję taką przez wywiady prowadzić. Nie chcę. Nie chcę po prostu i nigdy w życiu nie chcę być na żadnym panelu, zawalczyć. Ja myślę, że prędzej czy później będzie, albo na panelu, albo na walce. I bardzo mnie zdziwiło to, jak on już abstrahując od całej treści wywiadów, że on jednak będzie Tim Murański, będzie rozważał walkę, no. Z jednej, jakby miał teraz siedzieć w domu i rozmyślać, każdy robi jak chce i nie będę siedzieć w domu i nie pójdę do roboty, no. A widzisz już w tym gdzieś tam zalążek do dalszych, jakby... Nie chcę mówić oskarżeń, ale do dalszego jakby pola manewru, że tak. Żeby... Ależ oczywiście znamy go, obaj widzimy. No ty jesteś jakby to dziennikarzem, więc nie jesteś od wyrażania akurat w tym miejscu opinii, ale ją masz, bo też jesteś człowiekiem poza tym. I oczywiście dlatego tego się obawiam, bo teraz się zacznie z tego oskarżeń, przez kogo, co, jak, to. I już widzę ten początek tej gry i kurde, to jest tak mega słabe, że... O Jezu, nawet mi się nie chce tego, wiesz, wyobrażać, bo to znowu się będzie gówno wylewało. Dlatego ja chcę być od tego gówna jak najdalej. A myślisz, że będziesz? Myślę, że on będzie w moją stronę, na pewno, bo on dalej czuje we mnie łatwego przeciwnika, z takich czy innych powodów, mnie nieznanych, ale fizycznie do walki. Jest ten konflikt. Myślę, że będzie. Wystarczy zapłacić troszkę więcej i się każdy zgodzi na walkę. Znaczy, konfliktu nie ma, bo ja nie chcę z tym człowiekiem nic, ja mam po prostu o nim pewne zdanie. Ja nie mam z nim konfliktu, on mnie nie interesuje, ale... Nie ma idealnego sposobu na żałobę. Mój tata zmarł w czerwcu, a potrafi mnie to walnąć z nienacka. Na przykład w Dzień Kobiet zawsze dostawałem rajstopy, taki dowcip. Może i Jacka walnie z czasem. Mhm. Albo nawet nie, że z czasem, tylko tak jak mówisz, że walnie go z nienacka, nie? To wiesz, to nie jest tak, że cały dzień, przez cały dzień i całe miesiące jesteś, wiesz, przygnębiony, chociaż też masz prawo do tego. Natomiast to jest coś takiego, że wiesz, normalnie, nie wiem, zmywasz naczynia i nagle jest takie BUM. Jest po tobie, nie? To też jest takiego żywego jakby między nami nie ma. On widzi we mnie jakiegoś łatwego przeciwnika, wie, że ten konflikt jest, wie, że ludzie by to chcieli zobaczyć i wie, że mu za to zapłacono, więc 100%. Ale on też o tym wie, on też nie jest głupi, on też wie, że już w tym momencie, jak udziela wywiadu i przez cały wywiad mówi o Jacku Murańskim, mimo że on nie chce o nim rozmawiać, ale przez 10 minut mówi tylko o Jacku Murańskim, to wystarczy dać jeden do jednego. Będzie, ale to pozostanie bez odpowiedzi z mojej strony. Dobra, twoja walka z Michałem Cichym, no też jest długo wyczekiwana przez dymę między wami, niechęć między wami. To jest taka niechęć, no ona jest, wkurwia mnie chłop, ale to jest niechęć wywołana głównie przez to, co on mówi, bo też go rozumiem, on prowadzi pewną grę, no bo też, nie oszukujmy się, gdyby nie ja, to by go tu nie było. By se był w tym prime, w którym i tak tej walki mu strasznie nie chcieli dać, no bądźmy kurwa szczerzy, to jest jednak troszeczkę inna liga, inne pieniążki, inne zasięgi przede wszystkim i Michał tu chce to wykazać w 100%, ja już tak powiem ci szczerze, że... Mnie też już wyzywał do tego, do walki. I na konferencjach nie chcesz tak dymić, ja teraz bardziej bym wyszedł już do tej walki, walczył, ja po tamtych wydarzeniach z tamtym państwem mnie tak to jakby wyżyło, ja już nie chcę nikogo obrażać, z nim się kłócić, jakoś mam do tego, oczywiście wiesz, no tu trzeba coś robić, a Michał, oczywiście nie ubliżając mi jakoś, ale w każdym wywiadzie gdzieś tam mnie zaczepia, gdzieś tam zyga, no ten konflikt na takie rzeczy powstał, wiesz, jeżeli on mnie zaczepia i gdzieś tam pytanie to było, no ten culasz dziwne, że z nim tyle wytrzymał.
kurwa chłopie, co ty się wpierdalasz w ogóle, mówić, że kto z kim, gdzie, wiesz, to takie, no ale przez to, że on tak zyga, ja czytam takie nagłówki, bo nie oglądam takich wywiadów, bym się wkurwił, no to we mnie też rośnie pewnie niechęć i złość. I to jest taki konflikt, że no, przypierdolę mu za to w tym oktagonie, ale to nie jest też tak, że ja go, ja generalnie uważam, że to nie jest jakiś tam zły człowiek i wiesz, i mam do niego, czuję nienawiść. No wkurwia mnie, jestem na niego wkurwiony i dam mu nauczkę w oktagonie. Jeszcze ostatnie pytanie, jak twoim zdaniem procentowo karta Hajlik straciła, jeśli chodzi o ten pierwowzór, który miał być 18 marca? Mnóstwo wydarzenia. Mnóstwo. Ja zresztą rozmawialiśmy, dla mnie... Własny mikrokosmos, daj spokój. Dla mnie ten pierwotny był najlepszy, czyli Marcin Najman, Jacek Murański. Później jak doszło dwóch na dwóch, dla mnie był gorszy. Lepszy konferencyjnie, zdecydowanie, bo tam by, chłopie, jakby się od bomba i tych dwóch, to było epickie. To było epickie, tam by co, każdego musieli po trzech ochroniarzy stać. To było epickie. Ale walkowo dla mnie było gorsze, ale to pierwsze, Najman, Jacek Murański, nie wiem ile straciła, ale bardzo... Według mnie Jacek Murański i Marcin Najman to byłaby chyba najgłośniejsza gala freak fightowa, najgłośniejsza walka freak fightowa od bardzo, bardzo dawna, jeśli nie w ogóle nie najgłośniejsza. Tak patrząc na High League i na fejmy. Mogłoby być naprawdę mocno. Bardzo dużo, dołożyli nowe walki. Ale... Mogło być, myślę, że będzie. Jeśli chodzi o same konferencje, tam byłby dym. Nie masz takich konfliktów. Wiesz co, to jest po prostu w tym momencie, nie powiem ile dla mnie straciła, bo też jestem zawodnikiem tej federacji, nie będę w jakikolwiek sposób mówił, że ona jest gorsza, czy działał wbrew imieniu tego. Ona jest dalej dobra, tylko ona się nagle zrobiła sportowa bardzo. Bo sportowo to jest bardzo dobra karta. To jest paru zawodników, widzisz, Wotory, Denis Lebryga, ten, to będą fajne bitki, Dawid Załęcki, to będą fajne bitki. Nie, no przecież to będzie kurwa tragedia. Dwóch paralityków. Ale nie, ale sportowość ta walka zrobiła dobra. Nie wiem jak te konferencje. No liczę, że ten Najman mimo wszystko się odpali. A mieliśmy... Głośne tak, absolutnie pojebane też tak. No to prawda. Był konflikt Marcin Dubiel, prezes Jóźwiek i to ciężki. Widziałeś to? Nie. Co tam się co tu leciało? Nie wiem, no Dubiel podchodził i podawał rękę, a i nie widział, że tam Jóźwiek siedział, Jóźwiek jakiś na niego zły i zaczęło się i tu ochrona stała, ale tam szły, szły stewardy, szły, kurwa tam było... Bogdan, znaczy położył się Dubiel na do... i odwrotnie. No to ciekawe akurat było. Tutaj takie, nie wiem, że, no nie wiem, nie wiem, że... Kolejna walka na pewno będzie, natomiast według mnie, o ile kłótnie między obydwoma panami może... Jest ciekawa, czy tam mogą być ciekawa, o tyle sama walka absolutnie nie, skoro Dubiel coś potrafi, a szef tego Prime'u kompletnie nic. Już jak ktoś wystartował, że mu nie poda ręki, no i się zaczęło, że oszuście, a ty ta ochrona trzymała. Przemysław, bardzo, bardzo dziękuję stary, doceniam cholernie za miłe słowo i za donate, jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Trzymaj się, byku. Tam by była bitka i to się darli na pół sali. Tak, już niedługo fej. Nie było ludzi na szczęście. No i zobaczymy. Podpytamy. Dzięki wielkie. Dzięki. Widzimy się następnej. Tak. Najlepsze antyfakty. Antyfakty. Kanał, za którym nie przepadam.